Narysuj prostą, przedstawiającą zależność proporcjonalną, prostą między wartościami y a argumentami x, której jednostkowe tempo zmian wartości y w stosunku do argumentów x wynosi 1,2/3. No to bardzo skomplikowane, ale tu jest jeszcze krótsze określenie, co to znaczy. Innymi słowy, zmiana wartości x o 1 odpowiada zmianie wartości y o 1,2/3. No i trzeba narysować tą prostą i napisać odpowiadające jej równanie. No dobrze, spróbujmy zrobić taką tabelkę. X, y. Czyli tak, to jest zależność proporcjonalna, to znaczy, że y jest k razy x, prawda? Wobec tego tak. No jeżeli x jest 0, to y jest 0. Zawsze tak jest w przypadku zależności proporcjonalnych. Jeżeli x jest 1, no to zobaczmy, tu jest właśnie napisane, że jeżeli x przyrósł o 1, to y przyrasta o 1,2/3. Czyli x przyrósł o 1, y o 1 jest 1,2/3. Następnie, no właśnie, może kilka takich punktów, żeby może znaleźć, łatwo nam tutaj będzie narysować, jeżeli znajdziemy punkty całkowite. Więc może jeżeli x znowu przyrósł o 1, no to y znowu przyrósł o 1,2. Tu jest 2/3. O 1,2 i 1,2, prawda? 1,2 plus 1,2, ile to jest? 1,2 plus 1,2, to razem jest co? 2,4/3, czyli 3,1/3. Czyli tutaj mamy 3,1/3. No i x znowu przyrósł o 1. No a y przyrósł znowuż o 1,2, czyli będzie 3,1/3 plus 1,2. Czyli będzie 4,3/3, czyli 5. Aha, czyli tu jest 5. Czyli punkt 0, 0, to jest pierwszy punkt na naszym wykresie, na pewno będzie, może tak, czyli tu jest 0, 0. Oraz dla x równego 3, y jest 5. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5. Aha, czyli to będzie prosta, wykresem takiej zależności proporcjonalnej jest prosta, przechodząca przez punkt 0, 0. No i tu mamy drugi punkt, prawda? Czyli wykres będzie jakoś taką prostą. Dobrze, no i teraz ten współczynnik, prawda? No wiemy, że y jest równe kx. Wiemy, że y jest równe kx. No i wiemy, że punkt 3, 5 spełnia to równanie. Czyli dla y równego 5, x jest równe 3, czyli 5 równa się k razy 3. No, wobec tego k to jest 5 podzielić przez 3, czyli 5/3, no czyli właśnie 1,2/3. No, czyli to jest właśnie to k. No, to jest to k. To jednostkowe tempo zmian w zależności proporcjonalnej to jest właśnie ten współczynnik k. No, innymi słowy, on jest wyliczalny, że to k to jest delta y przez delta x. I to nie zależy od tego, prawda, które dwa punkty na tej prostej wybierzemy. No dobrze, czyli nasze równanie jest takie, że równanie tej prostej to jest y równy 5/3 x. To jest równanie i ta prosta przechodzi przez punkt 3, 5. Wróćmy teraz do naszego zadania. O, i teraz mamy tę prostą tutaj przesunąć. Czyli tak, 0, 0 to był pierwszy punkt, a drugi punkt był 3, 5. 3, 5, o. I to jest ta nasza prosta. No i jeszcze co? Aha, jeszcze równanie. Równanie, to napiszmy równanie. Y równa się ułamek w liczniku 5 w mianowniku 3. Niestety dość tak łatwo ułamków się nie pisze. 5/5 x, tak? Y równe 5/3 x. I to jest ta nasza prosta. Sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale. Jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.